Pani poseł, po dwóch kolejkach pytań jest kilka ciekawych spraw wynikło, natomiast moim zdaniem jednak przebojem dnia jest informacja o tym, że pan Sobiesiak był zamieszany właściwie w co najmniej kilka podobnych afer, jak afera hazardowa. Pani poseł nie może zdradzać kulisów, one są jeszcze tajne, stenogramy. Natomiast czy to są tej samej wagi, tego samego rzędu rzeczy jak afera hazardowa? Moim zdaniem wszystkie te działania, które mogą wskazywać na udział osób znaczących w państwie w różnego rodzaju, i tu naprawdę próba stopniowania przez panów z Platformy Obywatelskiej, że jakakolwiek sprawa jest mniejszej wagi niż to, jak oddziaływanie czy próba oddziaływania na kształt afery hazardowej, jest zupełnie nieuprawniona. Ja stawiam sprawę inaczej. Jeżeli w załatwianiu spraw uczestniczyły osoby, które pełnią najwyższe funkcje publiczne bądź ich asystenci, to każda taka sprawa jest aferą, choćby najmniejsza. Musimy na te kwestie naprawdę bardzo uczulać, bo za chwilę będziemy mieli mnóstwo tego typu spraw, jeżeli dopuścimy do tego, żeby w państwie polskim po prostu takie rzeczy się działy. To jest nieprawdopodobne. Oczywiście będziemy się domagać bardzo gorąco, aby odtajniono wszelkie dokumenty, które znajdują się, nie tyle odtajniono, bo pan minister dzisiaj powiedział, Kamiński, że je odtajnił, upubliczniono, bo nie stoi nic na przeszkodzie. Trzeba pokazać ku przestrodze ten materiał, ku przestrodze inni, którzy będą próbowali, nie daj Panie Boże, w taki sam inny sposób oddziaływać na osoby pełniące funkcje publiczne, a te osoby pełniące funkcje publiczne, tak jak dzisiaj powiedział pan minister, będą tak naprawdę prawie że na usługach tych osób. To jest niedopuszczalne, to jest wielki skandal. Ja uważam, że w tym momencie wręcz stawiam tezę, że cały rząd powinien się podać do dymisji. W sprawie przecieku właściwie wygląda na to, że jedynym sposobem na wyjaśnienie chociaż trochę sprawy przecieku jest konfrontacja premiera Tuska z ministrem Kamińskim. Natomiast no, partia rządząca absolutnie jest przeciw. Czy widzi pani szansę, żebyście tutaj z innymi posłami z komisji doprowadzili do tej konfrontacji? No dzisiaj już widać, że tak różnią. Jeszcze nie wiemy jeszcze, jakie zeznania odbierzemy od pana premiera Donalda Tuska, bo jakby to jest ważne. Troszeczkę mamy sprzeczności w kalendariach, więc tu też będziemy jakby domagać się pewnych takich wniosków dowodowych, które postawią sobie za zadanie usunięcie tych sprzeczności, więc bardzo dużo pracy przed nami. Do lutego wątpię, czy zdążymy. Natomiast teraz wszystko zależy od tego, w jaki sposób zezna pan premier Donald Tusk i czy takie różnice będą, bo nie jest wykluczone, że o pewnych rzeczach można sobie też przypomnieć, czy pewne rzeczy w ferworze, wtedy kiedy są emocje, można przedstawić innymi zdaniami, sens jest taki sam. Ja wszystko to biorę pod uwagę, ale żeby postawić wniosek o konfrontację, muszą być odebrane zeznania pod przysięgą dwóch konfrontowanych osób. Nie macie państwo przewodniczącego w komisji. Rozumiem, że wnioskowaliście o to, natomiast ja jestem ciekawa, w jaki sposób przewodniczący argumentuje, jeśli argumentuje to, że macie nie mieć przewodniczącego. Jesteście największą partią opozycyjną. Nie bardzo rozumiem dlaczego. Dzisiejszy dzień pokazuje, dzisiejsze zeznania, gdyby jeszcze upubliczniono to, co powinno być upublicznione, pokazuje na to, jak bardzo boi się Platforma Obywatelska, byśmy w jakikolwiek sposób w ogóle dopytywali dzisiaj, a już tym bardziej mieli kształt na sposób prowadzenia komisji, a to jest dzisiejszy dzień również pokazuje, jak to jest ważne, bo gdybyśmy mieli taką możliwość, to przegłosowalibyśmy na pewno jedno, by Mariusz Kamiński jako pierwszy stanął przed komisją, bo jak widzimy, wie bardzo dużo na temat afery, ponieważ ją wykrył i zupełnie inaczej moglibyśmy pociągnąć pewne wątki, byłaby inna kolejność, ustawienie kolejności przesłuchiwania kolejnych świadków, bo jak widzimy, jedno musi wynikać z drugiego, a do tej pory mieliśmy do czynienia z propozycją przez pana przewodniczącego bardzo, bardzo chaotycznej, niewiele wnoszącej do sprawy pracy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.